Siema, siema, jestem Radio Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Na Wschodzie. Oczywiście odcinek już trzeci, dalej Challenge Daily jest kontynuowany, więc serdecznie was teraz zapraszam do łapeczki, subskrypcji i followka na Twitchu, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żebyście obserwowali i wiedzieli, co się dzieje z tą mapą, z tą serią, z tym kanałem, ogólnie z moją działalnością w internecie, więc fajnie, żebyście przy tym byli. No i cóż, dzisiaj tak jak wam mówiłem o ostatnim odcinku, będziemy troszkę robić takie sprawy organizacyjne, to już jestem w możliwych właściwie, trochę sobie dogrzę poza odcinkiem, więc jeżeli oglądasz ten filmik, to po prostu napiszcie hashtag drzewo i ja wam przypnę serducho, jak nie zapomnę, ale raczej zapomnę. Więc cóż, lecimy. I czemu w ogóle drzewo? Zaraz wszystko się dowiecie. Oczywiście, zanim tak nastąpi, no trzeba wrócić do domu, co nie? Co to ogólnie jest? Jesteśmy na takim polu. No może pokażę właśnie przy okazji. O, proszę. Mamy tutaj takie coś jak klasy gleb. Odkryłem sobie już je wszystkie i niestety, no cóż, słaba sytuacja się mnie wydarzyła, ponieważ pola, które mam, są w większości na najgorszych klasach gleb. No i mam trochę słabo, bo wiadomo, że ił jest najlepszy i chyba ił pylasty, z tego co wiem, czy piaszczysty ił, chyba ił pylasty jest najlepszy i ten ił zwykły chyba. Chyba tak. Zresztą kurczę, nie mogę z tego przypomnieć. Zaraz zobaczę sobie, czy na pewno to wszystko jest zapisane. Ił jest spoko i piaszczysty ił. Aha, piaszczysty ił jest też spoko. Więc piaszczysty ił to jest to. Okej, okay, to w sumie to mam spoko pół pola. Tu mam też spoko jakieś tam poletka. No ale ił pylasty jest średni, no i też ił jest spoko, więc na pewno to pole może sobie zostawić. Co prawda jakoś tam to muszę na pewno sprzedać o to pole. To zostanie, bo jest też fajne, zaraz w ogóle pokażę land, jak one wyglądają. Więc to pole jest spoko, trochę plon był słaby, ale jakoś tam udało to zebrać. No to pole jest też średnie, więc naprawdę jest słabo. To jest zarąbiste poletko. Te są też średnie, no to ja mam akurat takie w miarę, ale to jest wiadomo rozciągnięte. Coś jeszcze mam? Ja mam jeszcze to, nie? No to to też jest... A nie, to jest spoko. O, fajnie, dobrze. Czyli tam będzie gdzieś łapie. Okej. Okay. Więc tak, dobra, nie zwlekamy w ogóle, bo ja tak sobie czekam i czekam. A trzeba, wiadomo, jechać, co nie? Więc tu już sobie żonka siada za stery. A my ruszamy oczywiście na gospodarstwo. Musimy zawieźć tutaj po prostu zboże, które mamy. Akurat tutaj chciałem wszystko już nie na słomę, ale na samą tą, na samą sieczkę. No po prostu skosiłem całą tą słomę, wiecie, sieczkarnią, przez co mam teraz troszeczkę luzik, bo jedno pole jest mniej do zbierania, a jak wiadomo, no, trochę tych, z tej słomy będzie, więc też nie chcę za dużo robić, co nie? Tej słomy, bo będę pracował chyba cały rok. Okej, okay, tam sobie jedzie elegancko za mną, więc fajnie. I słuchajcie, infam dla was takie, dzisiaj będziemy jechać sobie do lasu, troszkę taka mini przerwa od tego, od jak to nazwać, od prac polowych, ale też nie wszystko, bo pojedziemy sobie dzisiaj jeszcze po prasę od sąsiada pożyczymy, ponieważ mamy godzinę 17:24. Nawet się nie będę porywał w ogóle, żeby dzisiaj prasować. To jest totalnie za długi dzień ogólnie, więc nie będę się w to bawić na pewno. Jednakże muszę na pewno ogarnąć sobie prasę, więc dzisiaj pojedziemy już tą prasę pożyczyć, bo jednak w tym sezonie będę jej kupował, po prostu nie mam na to pieniędzy. Więc sobie pożyczymy tą prasę na te żniwa. Na kolejny sezon oczywiście wszyscy kupimy normalnie, więc będzie wszystko w porządku. No i dobra, wyjeżdżam sobie, co nic nie jedzie? Chyba nie. Więc fajnie, jest naprawdę już taka dosyć bardzo późne popołudnie. Tam sobie jedzie oczywiście, tak? Wyjeżdża? Wyjeżdża elegancko, więc niech sobie jedzie. No, a my sobie wracamy na gospodarstwo. I tak jak mówiliście, gramy bez hudów, ponieważ chcieliście bez hudów. Więc spoczko, troszkę was też posłuchałem co do tych opinii i bardzo mi się podobały te speedy, więc spoko, będą gdzieś tam częściej robione w miarę jak będzie jakaś grubsza praca. No ale dzisiaj taki odcinek taki typowo pogadankowy sobie zrobimy, ponieważ pracy co prawda nie jest jakoś dużo specjalnie, bo mamy tylko ściąć dwa drzewa, bo tam chyba takie dwie sosny rosną w lesie, które tam mam, no i chcę już sobie wyczyścić je całkowicie, żeby tam rosły tylko dęby i coś jeszcze, nie pamiętam jaki ten rodzaj drzewa jest. Wybaczcie. Ale właśnie chcę sobie to elegancko wyczyścić, żeby nie było żadnego z tym problemu. Ten w ogóle jedzie za mną tam? Jedzie, dobrze.
Ruch tam mój, ale to nic. Dobra, my też sobie, żeby nie zlekać, zajrzałem po prostu na górę. I zaraz wam pokażę, ile też całego wszystkiego udało mi się wykosić, bo naprawdę jest sporo już. Spory plon już powstał, tu ogólnie widzicie, całą sodołę sobie po prostu wietrze, ponieważ no... fajnie, żeby na to przewietrzyć sobie, jak póki słona pogoda. Więc spoczko. O, przy okazji tutaj też mi się trochę wyjeździłem już tego terenu. Więc czekajcie. Nie wiem, na którą stronę mam wyładowywanie, ale chyba na tym jest, no. Okej, okay, teraz jest spoczko. Wiecie, nie chcę sobie tam psuć imersji, że tak powiem. No i właśnie. Jezus Maria, myślałem, że się wrąbię w ten po prostu, nie? Dobra, niech już wsiada z niego. Okej, okay. Więc tak. Troszkę to widzicie, jeżdżę co chwilę sobie częściej tędy. No i tu już jakaś trawa gdzieś tam się zasiewa. Jakieś tam już troszkę też tej ziemi też się tutaj nazbierało. Więc niedługo może już nawet nie będę się nic co robić, tylko samo się właściwie wyjeździ. Więc spoko, bo i tak to niedługo będzie wiata stała, więc luzik. Dobra, to tak. Ja sobie może zrobię w ten sposób to, że ogarnę sobie przyczepę teraz. Znaczy ogarnę, mam tutaj myjkę kupioną, więc sobie na szybkości ją opędzluję, żeby ona sobie, wiecie, nie była taka brudna. Troszkę tego przepuszczamy. Ona sobie będzie schła, my tym czasem pojedziemy sobie po tą prasę. No i potem ruszamy w las. Wiadomo, drzewa, drzewo będzie nam oczywiście potrzebne do tartaku, bo jak wam mówiłem wcześniej, zbieram się na ten, na tą wymianę, w sensie ja po prostu może go zgaszę. Okej, okay. Dobra, sobie stoi. O jaką wymianę w ogóle chodzi, tak? Bo w ostatnim odcinku powiedziałem o tym, a teraz jakby tak mówię, a nie wiadomo o co chodzi, nie? Więc podsumowując, w ostatnim odcinku, a opuszczony header był, dobra. W ostatnim odcinku mówiłem, że prawdopodobnie będziemy sobie jechać do lasu po to, żeby ogarnąć. Może tylko zajadę, żeby tutaj nie zahaczyć. Oho, chyba zahaczę. Czekajcie, trzeba trochę manewrować. Dobra, więc jedziemy do lasu po to, żeby ogarnąć sobie wycinkę drzew. A po co mi to drzewo będzie potrzebne? Już on tłumaczę. Z drzewa tego, które zawieziemy na tartak, na tartaku zrobią mi wóz. Po prostu tutaj wóz mi zrobią, przez co będę miał free przyczepkę. Więc fajnie, a jakby nie było, przyda się na pewno. Okej. Okay. No i spoko, zaparkowane. Trochę ten header tak wystaje, ale to nic. Już niedługo on będzie sprzedawany. Dziękuję za wszystkie komentarze, które pisaliście, że tam mam kupić to, mogę robić tamto i w ogóle, nie? Więc spoko. O, przy okazji trochę tutaj remontów robiłem przy 3P-ku, bo mówiliście, że o Jezu, z turem, znowu z turem, co ty masz z tymi turami do tych 60-tych? Kurczę, mały ciągnik na gospodarstwo jest potrzebny, więc wiadomo jak to jest, więc no wyszło jak wyszło, musiałem zrobić trochę też remoncik właśnie, jakiś tam coś z pompą, no i tu rozłożyłem sobie taką matę, żeby mi tam nic nie wsiąkało w podłogę, nie, bo szkoda było nowej wynalanej posadzki, nie. Więc dobra, jedziemy sobie Perkinsem, a Perkins, nie? A tak, a Perkins, nie wiem, no na pewno Perkins, no. Więc dobra, jedziemy sobie po ten właśnie. Coś jedzie tutaj, dobra, puścimy go, bo nie tak będzie chyba szybciej. Jedziemy sobie po tą prasę, przywieziemy sobie spokojnie, a tam jeszcze trochę sobie dosmaruję. Już na gospie jak będę. Dobra, już nie, może puści. Dosmaruję sobie już na spokojnie, poza gdzieś tam, wiecie, wieczorkiem. No i koniecznie, ktoś będzie, wiadomo, chyba prasowanie, tak mi się wydaje. No i też chyba odbierzemy wóz, ale nie wiem, zobaczymy, czy ile będą go robić, co będzie było, nie? Dobra, jedziemy do sąsiada, on niestety mieszka na końcu wsi, więc troszeczkę kawałek jest. I też ta prasa nie jest w takim dobrym stanie, jaka powinna być. W sensie jest po prostu taka, że działa, ale jest taka, no już dosyć stara i średnio wygląda, ale myślę, że i tak jakoś tam zawsze będzie spoko spracować takim, żeby zbierać luzem, bo raczej luzem słomy nie będę zbierał po prostu na przyczepie, bo to nie ma sensu. Jeżeli tak będę miał sporo tych kostek, to pewnie też dużą część po prostu sprzedam sobie. Ale raczej myślę, że tych dwóch czy czterech krówek tam, ile mam? Chyba czterech. Zarąbisty gospodarz, dwie albo cztery krowy, nie pamiętam, nie? To trochę różnica przy tak małym gospodarstwie, ale mniejsza. O, za mną już procesja jedzie elegancko, więc fajnie. No ale mniejsza. No, więc słom pewnie będę sobie też trochę sprzedawał, jak będę miał jej dużo. A jeżeli nie, no to nie będę sprzedawał po prostu i zostawię sobie na oborze tam na górze, nie? Zostawić sobie. Tyle. Nie mam w ogóle pojęcia, jak słychać grę. Czy grę słychać ok, czy grę słychać słabo. Staram troszkę się tak... Może wiecie co? Ja sobie troszkę ją ściszę do giereczkę. O! Ależ dobra, okej. Okay. W ogóle tu już tutaj zajrzamy, nie?
Tutaj damy. O kurczę, trochę się tak wymuszę, ale to nic. Dobra, i ona powinna być... O, dobra, jest. Mówiłam właśnie, miałam wam mówić, że jest pod wiatą, więc jest elegancko. Jest oczywiście to Sipma, taka miodowa. To jest standardowy kolor, raczej mało spotykany, no ale sąsiad ma, więc fajnie. Znaczy sąsiad, on taki dalszy sąsiad, nie? No ale dobra. Więc ogarnijmy sobie, podczepmy kable. W sumie wałek nie będą się podczepiać na razie. Nie będzie potrzebne. Tak ona się prezentuje, oczywiście sznurków do sieci do niej nie mam. Będę musiał sobie te sznurki gdzieś tam zakupić, bo jak na razie chyba pusto jest, nie? Czekajcie. Zaraz, jak to się... O, dokładnie, pomyliłem się z przyciskami. Tak, na razie sznurków nie ma, więc musimy sobie te sznurki ogarnąć, więc zrobimy sobie to po prostu tam gdzieś na odcinku kupimy czy coś, nie? Także spoko. Myślę, że kolejne odcinki będą jeszcze jak w miarę jako takie. W ogóle to jest fajne gospo. Na początku chciałem na nim też gdzieś tam startować sobie, ale z drugiej strony przecież mam live'iki, na których gramy sobie na tym gospie i na tamtym, więc jak ktoś, to zapraszam serdecznie na live'y na Twitcha, bo naprawdę tam dzieje się dużo. Ostatnio też jakieś tam blisko rekordu byliśmy, było 340 osób chyba było w szczycie, więc fajnie, rekord jest chyba 420, więc fajnie, żeby ten rekord jednak pobić. Mówię wam jeszcze raz, zapraszam serdecznie tego Twitcha, żebyście sobie followowali i tam po prostu te streamy oglądali, bo na YouTube już nie mogę streamować, jako że mam partnera na Twitchu. No a Twitch daje więcej możliwości i na pewno te streamy wyglądają troszkę lepiej. Także po prostu jak ktoś nie jest przekonany, to niech sprawdzi i potem wystawi ocenę. Bo najgorsze właśnie jest, jak ktoś tam nigdy z tej strony nie korzysta, tej platformy, i potem pisze głupoty, że jest gorsza od YouTube'a czy coś takiego. Wiadomo, troszkę tam poziom jest inny, w sensie tam są bardziej ludzie, myślę, ogarnięci, tacy trochę, tak mi się wydaje raczej. No i osoby, które tam gdzieś odpierdzielają trochę rzeczy, jakieś głupotki, no to wiadomo, że są od razu banowane. Boże, oni chodzą jak chcą, ci ludzie, nic w ogóle nie patrzą, nic. Mam 12 minut odcinka, myślę, że to jest spoko czas, bo tak do 15 minut chciałem się właśnie wyrobić z tym, żeby to tutaj ogarnąć to. No i będziemy sobie zaraz sobie jechać na ten, na las, po prostu do lasu. Ciekawostka taka, że akurat las mamy na końcu naszego, znaczy naszego, jeszcze nie naszego pola, ale tam jest nasza działka z lasem, więc spoczko będę miał, ponieważ sobie pojadę tam od przez ściernisko, a nie drogami się tłuc, bo drogami zajmie mi to jakieś, nie wiem, z 20 minut chyba, nie? Więc nie chcę jednak sobie tak tam tak ścisnąć, więc co, ja sobie może najpierw na początek gdzieś ją zostawię w garażu. A nawet co mi tutaj ją walnę? Spoko, niech tu będzie. Swoją sobie tutaj. O, czekajcie. Muszę sobie troszkę wykręcić. No, oczywiście, że w tę stronę. Jak zwykle mam problem z cofaniem do tyłu. Okej. Okay. Czekaj sobie tu cofnę, żeby też trochę nie walnąć. A, ja też tutaj ktoś mi tam też poprawiał, że Riot, po co kupujesz rosyjski sprzęt, skoro nawet nie potrafisz go wymówić? No oczywiście, co mi robię z tym żarciki, że tak na Belarusu mówię Belarus, nie? Ale to wiadomo, że to jest takie bardziej for fun niż tam na serio gdzieś tak czytam to. Okej. Okay. Odłączmy sobie i odjedźmy na razie gdzieś. A w sumie pod dom podjedziemy sobie tutaj. Okej, okay, no. Podjedziemy pod dom. Spoko. A, i to trzeba sprostowania. Ostatnio mówiłem dużo rzeczy, że no to jest realnego gospa, to jest realnego gospa i tak dalej. Oczywiście nie chodzi o realne gospo, tylko o realne gospa sezon trzeci, czyli moją serię na YouTubkach. Więc żeby to sobie nie pomyślał, że tam gdzieś to z reala jest, nie? Bo broń Boże, oczywiście. Jest to po prostu gdzieś tam sobie ogarnąłem to na ostatnim... na ostatniej serii. W ogóle to miał być też taki, tak naprawdę taki realny gospa sezon czwarty, ale uznałem, że no Eastern jednak wymaga... W ogóle przyczepa jedzie. Eastern jednak wymaga troszeczkę takiego... jak to powiedzieć? No, wyjątkowego traktowania, mógłbym powiedzieć, co nie? Po prostu. Ponieważ Eastern jest... No, to jest Eastern i to jest mapa, która jednak zasługuje na osobną nazwę serii. A realne gospa, powiedzmy, jest tam jakieś mniejsze takie projekty gdzieś, nie? Dobra, po prostu droga wyprzekać powolutku. Okej, no idź da. I lecimy, tak. Ogólnie mógłby też jechać tam naokoło, ale to mówię, 20 minut tam zajmie na spokojnie. A tak, tędy prosto tym polem zejdzie mi to, nie wiem, jakieś 2 minutki może i będę na miejscu, co nie? Też sporo osób pisało, że fajnie, że jest bez chudów, ale zdarzyły się osoby, które pisały, że fajnie, żebyś te chudy włączył, żebyśmy widzieli, gdzie jesteś na mapie.
no mapa i tak za wiele nie powiem, bo jest oddalona o dwa razy bardziej niż normalna. Więc w mapie 2x2 widzielibyście wszystko elegancko. Tutaj w tej mapie niestety nic nie widać, ponieważ jest ona no, czterokrotnie, znaczy jest czterokrotnie większa. Przez co ten pogląd na mapie jest naprawdę taki znikomy. No i raczej nie będę używać hudów, tylko tam powiedzmy do sprawdzenia czegoś, jak mi coś będzie potrzeba, prawda? A tak to raczej wiadomo, jak to leci. Tu w ogóle jest bardzo fajny przejazd. Chyba tu jest? Nie, tu jest, okej. Okay. Troszeczkę dalej. Zaraz wam pokażę. To pole tylko obok jest naprawdę koks, ponieważ ono sobie tutaj leci. Wjeżdża w ten taki zagajnik. Co nie? Może on tak pokażę z daleka. O, i tu jest taka droga, jak widzicie. I tą drogą przejeżdżamy sobie na drugą część pola, nie? Bo to trochę aż tak zarosło. Tam jest taki wąwóz, ogólnie taki dół. Więc no tam się po prostu nie opłaca robić, dlatego jest taka ścieżka. No i tu jest dalsza część pola. O, proszę bardzo, tu sobie droga wyjeżdża. Może mi się jakoś uda pokazać, jak przynajmniej trochę pojadę. No powiedzmy, że jakoś tak. A, no i chcieliście, żebym grał z kamery pierwszoosobowej, więc spoko. Mi też to pasuje, bo troszkę tej realności się tutaj zazna, więc fajnie, fajnie. No i co jak co, seria odniosła spory sukces. Znaczy pierwszy odcinek na pewno odniósł spory sukces, bo teraz jak nagrywam to w czwartek, nagrywam, to ten odcinek już tam powiedzmy gdzieś sobie poszedł. Dobra, wjedziemy sobie do lasu. Jadę sobie tędy. Okej, okay, będę starał się po prostu tak jakoś tutaj podjechać. Dobra, okej, okay. Zawrócę sobie. Ten las jest taki dosyć rzadki, ale to wiecie, ze względu optymalizacyjnych na mapę. Dobra, no i tu mamy takie dwa właśnie drzewka, które trzeba wyciąć. Po prostu. Okej. Okay. I to jest to i to, bo tylko to mi zostało. Reszta, widzicie, lasu jest poczyszczona, więc chciałem sobie to drzewko elegancko ściąć. Okej. Okay. Niech się tnie po prostu. Też mało ogólnie tak mówię do kamerki, ale dlatego, że chcę tutaj w miarę się skupić na tym, co robię po prostu. Więc myślę, że jakoś tego za złem i tego... A czułem, nie? Mówię, odjadę trochę dalej, bo jak rąbnę sobie ciągnik, to będzie lipa. Czekajcie w ogóle, bo... Nie kosa. Czekaj, bo to... Chyba trzeba trochę wyciągnąć to na... Wiecie co, ja sobie to drzewo, tak unrealistic, nie? Ale powiedzmy, że wytargam sobie na... Na pole. Czekajcie. Albo jakoś tak chociaż. Dobra. Niech będzie tak. Trzeba to opierdzielić, te drzewo. Bo z tego będą robione deski na nasz wóz cały, nie? Wóz będzie drewniany, więc fajnie to wyszło, bo będziemy mogli sobie elegancko używać drewnianego wozu. Okej, okay, dobra. Spoczko, to drzewo zostaje akurat. Więc jakoś tak, żeby to się drzewo na ten zmieściło. Na przyczepę. Powiedzmy, nie wiem, tyle będzie ok. Bo tak, bo wóz będzie, to, delikatnie wóz będzie, jakby to powiedzieć, węższy, krótszy od przyczepy, więc powinien być sam raz, jak tak utnę, chyba będzie okej. Okay. O, jakoś tak, nie planuję też na to jakoś dużo odcinka, więc myślę, że tak 10 minutek to jest taki max, jeżeli 5 na transport. Ogólne odcinki właśnie, mówiliście, że jaka będzie długość odcinku, bo nie powiedziałem o tym na początku, a zwykle się na początku serii zawsze o tym wspominał, teraz nie wspomniałem, więc jakby co, to chodzi o to, że odcinki będą miały po około 30 do 40 minut. Jest to taki optymalny czas, gdzie możemy coś sobie porobić więcej niż tak normalnie, a też jakby nie było, no chcę trochę też tutaj pograć tak też, no jakby prywatnie, nie? Bo naprawdę nie mam kiedy jakby grać. Wiem, że powinienem robić to, że to jest nierealne teraz. A to nie jest realne gospo. Aj, wyzwaliłem się, mówiliście, a to powinienem się realnego gospa. Tu nie ma realnego gospa, bo sobie noszę jak chcę. A tak musiałem uważać już łazić z piłami specjalnymi i jakimiś tam łańcuchami, nie? Dobra, teraz sobie to drzewo machniemy. Przy samej ziemi. Pniak chyba zostanie tam gdzieś. Nie wiem. Po prostu te sarny obgryzają. O Jezu, najgorzej. Dobra, czekajcie. Jak tu tak uciąć, żeby to było okej w miarę? Może tak. Nie robisz tego w domu. No nie, no jak zwykle. Tak jest zawsze, jak tak się robi, nie? Masakra. Nie to wziąłem. Okej, dobra, ale jestem silny chłop, nie? Dobra. Wycinamy sobie. To jest akurat bardzo mały urywek tego lasu, więc niestety jest tutaj troszeczkę to utrudnione.
ze względu właśnie na to, że jest tutaj tak mało terenu. Okej. Ja to sobie to drzewo ogarnę. No i to jest troszkę też pieniędzy zyskamy, nie? Bo tam wiadomo, jakieś docinki tego drzewa pójdą na trociny tam do tartaku. Więc tartak trochę mi też teraz zwróci cenę, jakby nie było. Bo zapłacę normalnie startaku za... znaczy, materię dostarczam, ale muszę zapłacić jakby tą robociznę, nie? Czyli to po prostu ten hajsik, który przeznaczymy na wóz. Taki wóz normalnie, nie wiem, kosztował gdzieś ze 3000, a ja go tutaj zrobię powiedzmy za... nie wiem... 1500? No w sumie tak, bo tam kupić piłę i takie tam jeszcze głupotki, więc wchodzi tam taniej troszeczkę, nie? Dobra, okej, okay, no i tam jeszcze jakieś paliwo, powiedzmy. Chyba to już spoko, już nie? Chyba jest spoko, dobra, czas na ładowanko. Podchodzimy, ja boję się, że trochę za długie pociąłem to. Ale... chyba troszeczkę za długie. To nic, będzie wystawało najwyżej. Jakoś postaram się tak to zrobić, żeby nie zabrakło mi... tego... miejsca, okej. Okay. Jak teraz to dobrze złapać, tak? Powiedzmy. Myślę, że tak będzie okej. Okay. O kurczę, dobra. Wiecie co, ja bym chyba zaoszczędzę po prostu ładowania tego. I załaduję to po prostu i widzimy się, jak już to będzie załadowane, ok? Bo nie ma sensu chyba, że mam to wszystko tak pokazywał, jak ja to dokładnie ładuję, nie? Chyba tak, dobra, także widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, właśnie skończyłem ładować to wszystko, no i wyszło to mniej więcej tak. Jest to dosyć spore, sporo to wystaje, niestety burt nie mogę otworzyć, a szkoda, bo to bardzo pomogło. No ale nic, jedziemy tak, zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Będę starał się bardzo powoli jechać, ale czy to mi się uda, to nie wiem, zobaczymy, nie? No będę co chwilę starał się, starał się przekonać po prostu na to drzewo, jak tam już ono sobie powiedzmy radzi na tej przyczepie, ale raczej powinno być w miarę stabilnie i nie powinno za bardzo skakać. Myślę też, że całą drogę, tak przynajmniej chociaż do asfaltu, będzie się jakoś skrócę, ewentualnie może przyspieszę, więc jak coś, to teraz może takiego timelapsa, jak ja po prostu idę sobie powoli jadę. No to jest takie niepewne drwienko. No, bardzo niepewne. Ale nic, zobaczymy. Powolutku na celu, więc timelapsik oczywiście dla was i lecimy. Dobra, słuchajcie, poprawię sobie troszkę jeszcze to drewienko, poprawię sobie. Zobaczymy też ogólnie, jak ono sobie tutaj będzie nam działać, w ogóle jest szansa z tym dojechać, czy nie bardzo. Może troszkę sobie tak bardziej, wiecie, odłożę sobie na ziemię w ogóle. I spróbuję teraz ją na samą górę tam gdzieś strzelić, żeby to gdzieś sobie tak leżało. Okej, okay, powiedzmy jakoś tak w miarę. No tak to na pewno nie da rady raczej, nie dojedzie. O, ale tak prędzej. Co jest? Guns like never before. Po prostu... I love ciam tą posraną gierkę, nie? Jezus Marian, co to jest? Czekajcie, chociaż to sobie troszkę podsunę. Okej. Okay. Ale to teraz muszę podsunąć w tą stronę. No i dobra, słuchajcie. Zrobię na tak. Będę starał się bardzo powolutku zjechać nie tamtędy przez gospo, ale jednak drogą pojadę. I tą drogą pojedziemy sobie. Powoli, powoli, może jakiś ten pomacik sobie włączę. Tą drogą sobie pojedziemy po prostu na asfalt i tamtędy już będzie prosta droga, żeby już sobie zjechać. A przy okazji też sobie trochę pogadamy, więc spoko, nie? Zawsze jakoś tak to czas milej minie. Więc fajniuk, no ja w ogóle myślę, że to jest całkiem zarumisty momencie, żeby strzelić sobie screena. Więc prawdopodobnie zrobię teraz foteczkę. No jest po prostu idealnie teraz, idealnie to wygląda. Więc dajcie mi sekundkę, fotkę zrobię, wracamy. I jedziemy dalej oczywiście. Powolutku, tylko najgorszy jest ten moment, że tutaj ta droga jest strasznie nierówna i boję się, że zahaczę sobie tym drzewem o te krzaki, które tu rosną, ale może jakoś dam radę, że jednak uda się bez tego, no i taką nadzieję. No i dobra, tak powrócę właśnie. Jest to odcinek trzeci tej serii, chyba będzie on na sobotę prawdopodobnie. Chyba tak, jak już planuję. Mam też dla was małą niespodziankę odnośnie mapy, ale to się dowiecie raczej niebawem, więc na razie nic nie spoileruję, ale będzie, myślę, kozak. O, właśnie tutaj te górki, co mówiłem wam przed chwilą. Więc polecam sobie po prostu wyczekiwać daty
premiery, czy na tej premierze, czy nie, ale po prostu premiery filmu, bo będzie sztosik. No i jak nagrywam ten odcinek, to dopiero pierwszy wleciał do publikacji i mogę ocenić dopiero waszą reakcję po tym pierwszym odcinku. No jest bardzo pozytywna, w sensie takim, że super, bo i też YouTube podpowiedział mi, że żebym więcej takich filmów robił, ponieważ one się oglądają. Wiele osób też wchodziło po prostu z polecanych, więc film został w jakiś sposób polecany, to dzięki wam. Dzięki temu, że stawiacie te łapki w górę i w ogóle. Więc łapki są teraz, no, dla mnie ważne, że będzie się po prostu, no wiadomo, chcę teraz po prostu tą serię rozpromować, tak? Serię, raczej mapę chcę rozpromować, żeby dotarła jak największe 10 osób. No i co by nie było, o, ładnie się to rozłożyło. Ja chyba coś zgubiłem, tak mi się wydaje. Coś z góry może, nie, może mi się wydaje, nieważne. Więc chciałbym, żebyście tą łapkę zostawili naprawdę, bo po prostu więcej osób się dowie o tej mapie. A na przykład teraz kilka osób chodzi, ej, to za mapa, kiedy wydana, czy już wydana, nie? No i wiecie, coś chyba spadło tam, nie? Kurde, czekajcie. Spadło? Jezu, to pogubiłem chyba sporo tego. O matko bosko. Nie no, jak ja tak będę jeździł, to ja nigdy tego nie pozbieram chyba. Coś tam pogubiłem? A nie. Dobra, nieważne. Jest okej, jest stałe, dobrze. O to chodzi. Chodź to drzewko. Matko bosko. Aby na asfalt wjechać, na asfalcie, że będzie luzik, nie? Raczej. No ale, no, no. Ten Gianz. Ej, ja proszę was, bo mam wrażenie, ostatnio nie mi czasu, że Gianz trochę słucha tego, co mówię. Bo mówię, że fajnie, jakby dodali klasy gleb, są klasy gleb. Fajnie, żeby dodali ten swój programik śmieszny do testowania i to dodali. Więc teraz proszę o jedno. Zróbcie normalną fizykę tego drewna i tego wszystkiego, co tu można poruszać, czyli kostki i tak dalej. No patrz. No super sprawa po prostu, nie? Nie, jak to nie będzie tak wkurzać, to wiadomo, że przyczepa też nie jest pod to przystosowane, bo zrobi po prostu pasy do zapinania i tyle. Zamiast bawić się w prawdziwe. No ale czekajcie. Teraz chcę wejść tutaj. Ruch drogowy. Wybaczcie mi to. Muszę wyłączyć, bo się nie chcę wkurzać 3 razy na tą mapę. Aby tak pewnie było nie raz. Więc dobra. I teraz tylko odjazd tędy. Powolutku. Znaczy, trzeba patrzeć, jak nic nie idzie, bo włączyłem przed chwilą. No ale wiadomo, ze względu bezpieczeństwa trzeba gdzieś na to przepatrzeć. No i dobra, i teraz pełna dzida. Tu raczej już nic nie powinno spaść. Ja też sobie będę jakoś tam w miarę monitor to w lusterkach. Ale ciężko tu jest. O, nasze gospo eleganckie. Jeszcze ten header widziałem od klasa. No właśnie, propo też klasa i propo kombajnu. Pisaliście dużo wiadomości, komentarzy, żebym kupił albo Forge Rita, albo Dominatora, albo VX-a, albo Nive jakąś fajną. To jeszcze jakąś nową się pojawił. Ogólnie powiem tak. Póki co raczej chyba tą Nive bym wziął, bo Nive jest taka spoko. Patrzyłem sobie, wygląda fajnie, ale też ten Newholem mnie skusił. Co do Forge Rita i Dominatorów, raczej odpadają, ponieważ są to duże maszyny, a ja jednak tego są trochę małe takie, więc na razie sobie kupię jakiś, nie wiem, 4,5-metrowy header, 4-metrowy, bo ten ma 3, więc chcę trochę kupić większy. A potem mógłbym właśnie takimś Forge Ritem czy tam VX-em pomyśleć, nie? No, wybaczcie. Troszkę mi się odbija. W lesie bym się grzybów najadłem. No i dobra, i teraz tak. Teraz jeżdżamy sobie na tartak. Tu mamy tartak w tym miejscu. Więc o, chyba się miniemy? Miniemy się elegancko, super. Wjedźmy sobie na tartak tutaj. Okej. Dobra, powolutku. Nic tam się nie zepsuło? Chyba nie. Dobra. No i teraz powolutku, tu mamy ogólnie boisko, bo takie fajne też łąki to możemy kosić. Prawdopodobnie też sobie niedługo weźmiemy jakiś kontrakt na tym boisku, żebyśmy mogli po prostu przejechać, wykosić łąkę i dostać od gminy jakiś hajsik. Wiadomo, to jest utrzymywanie wspólnego mienia, więc zawsze parę groszy się przyda. A jakby tak chcecie jakaś rzucili za to wykoszenie tego, to byłoby spoko, nie? Tak, żebyś trochę tam też się opłacało pojechać. Dobra, teraz będzie problem, to troszkę jest to nierówno przy tym tartaku. Ale dobra. Jestem ciekawy, ile w ogóle zapłacą mi za to, bo wiecie, ja to oczywiście sprzedam, a potem dopiero od tej ceny gdzieś tam odliczą całość i ten wóz skomponują. Wiadomo, tu jest tartaczek, więc oni tutaj robią wszystkie rzeczy, wszystkie wyroby z drewna, nawet i przyczepki, więc super. Okej, ja sobie tutaj już zajadę. Oni chcieli, żebym to zrzucił jak zwykle pod tym, pod wiatą, więc spoko. Zgasimy sobie.
Okej. No i przejdę sobie po prostu do punktu pod tą wiatkę. I mekce kwuch. Dostaliśmy za to 13 tysięcy. Wow. Dobra, mamy już ponad 100 na koncie, więc fajnie. Mi się to bardzo podoba. Dobra, w takim razie elegancko, czekam w takim razie na wóz od chłopaków, aż wykombinują. Chciałem troszkę takie bardziej ciemniejsze drewno, więc lakier tam jeszcze będzie do dogadania, co prawda. Oni tak te wozy tam robią, powiedzmy, na zamówienie, więc będę miał gdzieś tam zawsze jakąś paletę do wyboru, do koloru. Zobaczycie zresztą w kolejnym odcinku, jak ten wóz się będzie prezentował. No mam nadzieję, że będzie spoko, nie? Ale jak to wyjdzie dokładnie, to zobaczcie sami, bo sam jestem ciekaw, co i jak to będzie. Dobra, już jest ogólnie pusto, więc sobie wyjeżdżamy. Ruch może jednak już ten włączę, bo już nie ma co jednak. Okej, okay. Sorry, że tak trochę was wybijam z tej imersji, ale jest jak słońce mi wryj daje, nie? Masakra. A, no i co chwilę pytacie o shaderki, oświetlenie. Oświetlenie jest wydane, nawet na modhubie, jako osobny mod od Rockstara, a shaderki są po prostu moją konfiguracją taką osobistą, którą sobie gdzieś tam zrobiłem specjalnie po tą serię, żeby wyglądał troszkę inaczej niż wszystkie. I raczej ustawień to po prostu nie dam, bo chciałbym, żeby ta seria była właśnie taka unikalna. Razem z tymi shaderkami po prostu będzie cudownie. Może gdzieś tam pod koniec serii wam gdzieś tam udostępnię te całe ustawienia, ale nie obiecuję. Nie obiecuję, zobaczymy jak będzie, nie? Zobaczymy jak będzie z aktywnością na kanale. Tak, no jakby nie było fajnie, bo jednak troszkę na tego YouTube'ka powrócić sobie na grubo, a nie tak wiecie, że o, wraca, nie wraca, tak nie wiadomo co się dzieje. Ale jakoś do przodu, nie? W każdym razie dziękuję wszystkie te subskrypcje, naprawdę bardzo fajnie tam sobie z tym radzicie. Jestem zadowolony, że to tak też kanał troszkę zaczął powoli odżywać. No ale myślę, to daily jednak sporo zrobi tak naprawdę, więc wszystko zobaczycie gdzieś tam dopiero za jakiś czas, jak ten kanał będzie już trochę większy, nie? Dobra. Nie ma co zwlekać, zatrzymujemy się. Ja teraz tak, jest godzina na osi, która jest 18? 18.06 jest, kurczę, no więc tak jak mówiłem. Jakoś kolacyjkę walnę, poogarniam sobie te sprzęty na tym, na gospie. Na pewno troszkę umyję też przyczepę, ogarnę sobie prasę całą na kolejne odcinki. Ach to co te? Dobra, nieważne, bo zaraz będzie, że chwali się. Więc poogarniam sobie sprzęty na kolejny odcinek i was po prostu do niego zapraszam prawdopodobnie jutro. Także pożądam się tak w cieniu w 3 PK. Wiadomo, o. Dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków na moim kanale, trzymajcie się i na razie, do jutra, cześć!